Wystarczy posłuchać Benita Mussoliniego, który wiedział co nieco o faszyzmie. Twierdził, że faszyzm to połączenie sił państwa i korporacji. Ludzie będą zaprzeczać i twierdzić, że nie o to chodziło, ale jeśli naprawdę się temu przyjrzeć, to właśnie tak mówił. Mleko jest ważnym elementem każdej zdrowej diety. Używaj najlepszego dostępnego typu mleka. Skutkiem picia nieczystego, surowego mleka mogą być choroby. Wolność od wyboru. W roku 2010 miały jednocześnie miejsce obławy w dwóch różnych miejscach w Kalifornii. Ciężko uzbrojeni agenci wdarli się na prywatne posesje i aresztowali kilku obywateli Stanów Zjednoczonych za handel substancją objętą ograniczeniami. Obławy takie zdarzają się w Stanach często. Jest to jeden ze sposobów, aby chronić nas przed szkodliwymi substancjami. Jednak to nie była obława narkotykowa. Sprzedawaną substancją nie był krak czy kryształ, ani nawet bimber. Było nią mleko. Jest to przykład tego, jak ciężką rękę ma rząd w pozbywaniu się niepożądanych stron. W tym przypadku rząd posługuje się argumentem interesu publicznego, twierdząc, że surowe mleko jest zasadniczo niebezpieczne. Jest to środowisko rozwoju bakterii, a jako że nie jest pasteryzowane, istnieje opinia, że stanowi ono tak ogromne ryzyko dla konsumentów, że nie powinno być dostępne. Tak twierdzi Administracja Żywności i Leków. Rząd z kolei nakłada sankcje na ten segment, robiąc to w brutalny sposób, wysyłając tam szturmowców, zamykając całkowicie zakłady i konfiskując wszelkie mleko, bez względu na to, czy jest skażone, czy nie. Agencja Żywności i Leków zaatakowała ten rynek organiczny, aby uchronić nas przed niebezpieczeństwami związanymi z niepasteryzowanym mlekiem, a dokładniej przed jego kupnem i sprzedażą. Nie jest problemem, jeśli ktoś pije surowe mleko, bo na przykład napotkał krowę w drodze do domu i postanowił ją wydoić. Ale żeby poważany rolnik próbował sprzedać takie mleko klientowi, to już za wiele. Mimo iż ten rynek organiczny był klubem, gdzie każdy członek podpisał dokument, przyjmując odpowiedzialność w przypadku spożywania surowego mleka, to nadal nie wystarczyło agencji. Czy ci ludzie nie wiedzieli, że mleko to tylko początek? Później będą jeść ser, łykać surowe ostrygi, sushi albo nie daj Boże jajka. Na szczęście Agencja Żywności i Leków wkroczyła na czas i w ostatnim momencie uchroniła tych dorosłych ludzi przed niebezpieczeństwem surowego mleka. Przyczyną, dla której mleko pasteryzowane nie podlega takiej kontroli, nie jest też traktowane przez agencję tak samo jak ser, jajka, surowe ostrygi czy sushi, jest to, że najwięksi producenci mleka stanowią główne lobby w Agencji Żywności i Leków. Mają bardzo niskie marże, co powoduje, że jeśli w Whole Foods i innych miejscach zjawi się wielu klientów kupujących produkty z surowego mleka, przyniesie to znaczący efekt ekonomiczny dla dużych przetwórni mleka. Obławy w Kalifornii nie były pojedynczym przypadkiem. W ciągu kilku ostatnich lat w całych Stanach Zjednoczonych miały miejsce obławy mające na celu nałożenie sankcji na sprzedaż wielu produktów organicznych. Ale pomimo wszelkich twierdzeń dotyczących bezpieczeństwa lub ryzyka, jedna rzecz jest jasna. Działania agencji regulacyjnych, a co za tym idzie polityków, którzy nimi zarządzają, nie są motywowane żadnym pojęciem dobra publicznego. Ich motywacją jest chęć utrzymania władzy, a to wymaga pieniędzy. Problem z amerykańskim systemem politycznym polega na tym, że obraca się on wokół pieniędzy.
co natychmiast uruchamia dychotomię tych, którzy mogą sobie pozwolić na grę w systemie i tych, którzy nie mogą. Aby ubiegać się o urząd, trzeba mieć $1,5 miliona. Potrzeba około 11 milionów, aby kandydować do Senatu. Więc jeśli nie masz pieniędzy, gdzie się udać? Do ludzi, którzy wyciągają rękę z pieniędzmi, gotowymi sfinansować twoją kampanię, ale którzy będą chcieli czegoś w zamian, ponieważ oczywiście nie dają tych pieniędzy z powodów charytatywnych. To bardzo wyraźna korzyść dla dużych firm, ponieważ mają one więcej możliwości przeznaczenia środków, aby móc wpływać na rynek. Wpływy polityczne stają się kolejnym arsenałem w zestawie narzędzi marketingowych dużych firm. Tylko zamiast promować siebie, używają tych wpływów do tłumienia konkurencji, a kluczem do tego wszystkiego są lobbyści. Ludzie myślą, że żyjemy w społeczeństwie wolnorynkowym, ale tak nie jest. Wielki rząd i wielki biznes są dziś za blisko siebie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. A dzieje się tak głównie z powodu lobbyingu. Mamy kumoterstwo. Nie mamy kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie jeśli chodzi o wojsko, przemysł medyczny i żywnościowy, jak na przykład Monsanto z całym GMO i tak dalej. Większość ludzi tego nie chce, ale jest to na nas wymuszane, ponieważ Monsanto ma taką dźwignię w Kongresie przez lobbying przemysłu spożywczego. Czym więc jest lobbying? Cóż, najprościej rzecz ujmując, lobbying jest aktem wpływania na decyzje podejmowane przez ustawodawców i agencje regulacyjne, czyli na tych, którzy ustalają zasady. Ludzie, którzy wywierają ten wpływ, nazywani są lobbystami, niezwykle przekonującymi profesjonalistami w eleganckich garniturach z gotową siatką kontaktów. Lobbyści są zazwyczaj ekspertami w dziedzinach, na rzecz których lobbują. Oni doradzają ustawodawcom, jak upewnić się, że Amerykanie uzyskują jak najwięcej korzyści z uchwalanych przepisów, jednocześnie zmniejszając potencjalne szkody. To dobry pomysł. Dlaczego miałbyś nie chcieć porady eksperta? I tutaj sprawy się komplikują. Czasami prawodawcy decydują, że gotówka jest bardziej zielona po drugiej stronie i sami stają się lobbystami. Opuszczają rząd i dołączają do prywatnej firmy, zabierając ze sobą swoje koneksje i wpływy. Zjawisko to nazywane jest drzwiami obrotowymi. Ludzie przechodzą z regulowania branży do pracy w tej samej branży, a czasem wielokrotnie z powrotem. Korporacje uwielbiają mieć tak potężnych ludzi na swojej liście płac, więc robią wszystko, co w ich mocy, by ich zwabić. Natomiast prawodawcy pomagają, ustanawiając kilka przepisów na korzyść ich przyszłych pracodawców. I tak, za obrotem drzwi, pojawia się mnóstwo nowych przepisów, które przynoszą korzyści niektórym firmom, utrudniają życie innym, ale biznes się kręci i ostatecznie nikt tak naprawdę nie jest poszkodowany. Z wyjątkiem oczywiście ludzi. Widzimy członków Kongresu, którzy zajmują się kwestiami jednego konkretnego biznesu, a następnie odchodzą, aby pracować dla tego biznesu. To samo dotyczy wszystkich agencji rządowych. W zasadzie jest to uważane za normalny sposób prowadzenia interesów w Waszyngtonie. Wielki rząd i wielki biznes to w zasadzie to samo, nieprawdaż? Jaka jest różnica między korporacją a agencją rządową, gdy korporacja kupuje polityków darowiznami na kampanię, a politycy robią to, co im się każe, uchwalając prawa, które korporacja by uchwaliła, gdyby była rządem? Niestety zjawisko to jest dziś zbyt powszechne i nie jest ono charakterystyczne tylko dla jednej branży, a raczej wydaje się, że wiele z agencji, które mają moc wpływania na nasze codzienne życie, jest skorumpowanych przez drzwi obrotowe. Przekazanie władzy komitetom, urzędnikom rządowym i agencjom regulującym gospodarkę zawsze prowadzi do korupcji. To zbyt kuszące dla ludzi, by nie wykorzystać tej władzy do własnych celów. A drzwi obrotowe są jedynie dowodem na to, że kiedy dajesz rządowi i jego agencjom władzę regulowania handlu, to zawsze, bez wyjątku, prowadzić będzie do korupcji. Dziewięć dziesiątych całego prawa federalnego nie jest wytworem tych, których wybieramy, ale raczej produktem niewybieralnych szefów tych biurokratycznych agencji. Nie mamy więc w Stanach Zjednoczonych ograniczonej republiki federalnej.
Zamiast tego mamy nieograniczoną biurokratyczną oligarchię, w której te biurokratyczne agencje działają w dużej mierze bez żadnej odpowiedzialności. To nie jest reprezentatywna forma rządu. Oni reprezentują tylko najpotężniejszych i tych, którzy dają im najwięcej pieniędzy. Korporacje, międzynarodowe koncerny przejęły władzę, niezależnie od tego, czy chodzi o rolnictwo, telewizję, farmację czy handel detaliczny. W każdej dziedzinie kilku kontroluje całość. Zwolnij, zabijesz kogoś. Przepisy i regulacje są niezbędne w każdym nowoczesnym społeczeństwie. Istnieją pewne działania, które należy kontrolować lub im zapobiegać dla dobra wspólnego. Po której stronie drogi można jeździć? Czy pięciolatek powinien być w stanie kupić butelkę Jacka Danielsa? Ile razy można przejść do bufetu i z powrotem podczas jednego posiedzenia? No dobrze, może to ostatnie nie do końca pasuje, ale nie ma co ukrywać. Przy tylu zmowach między organami regulacyjnymi a podlegającymi im branżami, przepisy regulujące nasze codzienne życie stają się nadmierne, niepotrzebne i często wręcz bezsensowne. Zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa i wolności nie jest już głównym celem dla wielu naszych prawodawców. Niewiele jest działań rządu federalnego, które nie są kierowane chęcią faworyzowania jednego szczególnego interesu względem innego. Wiele regulacji przyjmowanych jest pod przykrywką interesu publicznego, ale tak naprawdę są one produktem negocjacji między liderami branży a rządem w celu stworzenia bariery dla wejścia na rynek. Wiele z tych działań ma ogromne konsekwencje ekonomiczne, zarówno eliminując konkurencję dla firmy, jak i poprawiając jej status ekonomiczny. Ta relacja między wielkim biznesem a agencjami rządowymi wpływa nie tylko na ich konkurencję w gospodarce, ale także na nas wszystkich w naszym codziennym życiu. W gospodarce chcemy wytwarzać produkty i usługi, na które jest największy popyt, a tego nie wie nikt poza rynkiem. Jednak kiedy wkraczają politycy ze swoim osądem, generalnie nie próbują nawet odgadnąć rynku i dowiedzieć się, co jest dla nas najlepsze. Zazwyczaj starają się dać przewagę jednej konkretnej osobie lub grupie osób kosztem innej. Są więc wyraźni zwycięzcy i przegrani. Ci otrzymujący dotacje lub wsparcie rządowe oraz ci, którzy są regulowani lub opodatkowani. Ale niezależnie od indywidualnych zwycięzców i przegranych, zbiorowo to my tracimy, ponieważ bogactwo jest niszczone, a zasoby są alokowane w mniej niż optymalny sposób. Jeśli jesteś w stanie zapłacić wystarczająco dużo pieniędzy, możesz mieć pewność, że wygrasz w każdej sprawie, niezależnie od tego, czego dotyczy. Może to być powstrzymanie albo przepchnięcie ustawy, ale ostatecznie kształtujesz politykę, która ma realny wpływ na nasze codzienne życie. Kształtuje ona rodzaje produktów, które możemy kupić w sklepie, to na ile są one bezpieczne. Kształtuje to, co możemy wiedzieć o tych produktach. Wojna Agencji Żywności przeciwko niepasteryzowanemu mleku jest tylko jednym z przykładów, jak duzi producenci żywności wykorzystują swoje powiązania w Waszyngtonie, aby ograniczyć nasze wybory w sklepie spożywczym, jednocześnie zwiększając swoje zyski. Nie jest to bynajmniej jedyny przykład. Wielki rząd jest w zmowie z wielkim rolnictwem. Nie było nigdy żadnych badań naukowych, które wykazałyby, że żywność GMO jest równoważna z żywnością uprawianą konwencjonalnie. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków stwierdziła, Monsanto ręczy za bezpieczeństwo żywności GMO, a Monsanto odpowiadało, FDA zaświadczyła, że jest ona bezpieczna. FDA potwierdziła, że jest ona bezpieczna. Jednak niektóre małe, niezależne gospodarstwa rezygnują z korzystania z opatentowanych upraw GMO lub pracy dla większych koncernów agrobiznesu. Niektórzy chcą po prostu zaopatrzyć swoją okolicę w pożywne, świeże produkty rolne. Jednym z takich rolników jest Joel Salatin.
prowadzi swoje gospodarstwo w oparciu o innowacyjną i radykalnie nową technikę, którą określa wypuszczaniem swoich zwierząt na pastwisko. Brzmi to szalenie, ale może coś w tym jest. Mamy zupełnie inny zestaw kryteriów produkcji i przetwarzania. Po pierwsze, nasze zwierzęta się poruszają. Nie biorą udziału w ogromnych procesach karmienia w zamknięciu. Nasze zwierzęta nie biorą leków, nie szczepimy ich, nie podajemy medykamentów, prowadzimy swoje gospodarstwo rolne w zamkniętym cyklu węglowym, zamiast zakupu nawozów chemicznych z zewnątrz. Więc lokalizacja, obieg węgla, przemieszczanie się zwierząt, brak farmaceutyków, wszystko to różni się o 180 stopni od dzisiejszego globalnego przemysłu żywnościowego opartego na ropie naftowej. Okazuje się, że istnieje zdrowy rynek dla mięsa i produktów pochodzących z tradycyjnego rolnictwa. Dlaczego więc jest tak mało niezależnych gospodarstw działających na terenie całego kraju? Historia Chicago i jego wielkiego inwentarza symbolizowała niesamowitą rewolucję gospodarczą. Na farmach zaczęły pojawiać się maszyny i ulepszone techniki rolnicze pozwalające produkować ogromne ilości żywności dla rynku rodzimego i zagranicznego. Nowy świat masowej produkcji wymagał zwiększenia koncentracji kapitału. Łącząc inwestycje wielu ludzi, korporacja stała się początkiem dla ogromnych, nowych przedsiębiorstw. Globalizacja i korporatyzacja wszystkiego coraz bardziej utrudnia niezależnym rolnikom, niezależnym ludziom w systemie żywnościowym sprzedaż swoich produktów sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie, gdziekolwiek. I naprawdę myślisz codziennie o tym, jaki biurokrata wtargnie dziś do twojego życia. Za każdym razem, gdy rząd penetruje rynek, robi to zawsze faworyzując największych graczy, bo to właśnie oni są w stanie kupować przysługi, aby uzyskać ulgowe przywileje w systemie regulacyjnym. Wiem, że wielu rzeczników konsumentów ma dobre intencje, gdy mówią, potrzebujemy więcej nadzoru, potrzebujemy więcej przepisów na to zło, które się tutaj wydarzyło. Nie zdają sobie sprawy, że kiedy to rozporządzenie faktycznie zostanie uchwalone i dojdzie do poziomu farmy, to zawsze, zawsze trafia w małych producentów, a pomaga tym dużym. To drzwi obrotowe. Nie jedz zdrowo, jedz tylko śmieci. Kilka firm kontroluje wszystko. Jest tylko niewielka grupa firm agrobiznesu, które kontrolują całą produkcję żywności. Wytrącają wszystkich z interesu. Nie chcą żadnej konkurencji. Drobny rolnik zawsze stanowi zagrożenie. Jeśli 50 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych zdecyduje, że woli kupować produkty od drobnych rolników lub na targowiskach, ponieważ myślą, że tak jest zdrowiej, to jest to ucieczka od systemu. Zarówno rząd, jak i Monsanto, ani żadne z dużych przedsiębiorstw agrobiznesu z pewnością tego nie chcą. Lepiej więc zrobić wszystko, co możliwe, aby unicestwić drobnego rolnika w Ameryce, doprowadzić go do bankructwa i zmusić do sprzedaży ziemi, która zostanie przejęta przez jakiś większy podmiot rolniczy, aż do momentu, kiedy cały łańcuch pokarmowy jest kontrolowany przez wielkie korporacje i wielki rząd. Przepisy narzucone małym, niezależnym gospodarstwom, takim jak gospodarstwo Joela, tworzą przeszkodę ograniczającą wielkość i zakres jego działań. I czy te przepisy mają dobre intencje, czy są nałożone tylko po to, aby dać nieuczciwą przewagę dużym graczom, w rezultacie wiele produktów, które chciałby sprzedawać Joel, uznano za nielegalne. Rzeczy, które chcielibyśmy robić, od peklowania mięsa po sprzedaż na przykład surowego mleka. Chcielibyśmy sprzedawać surowe mleko i mamy klientów, którzy chcieliby je dostawać, ale jest to nielegalne. Niedawno był tu inspektor sanepidu. Powiedział, że nasza ubojnia drobiu jest nielegalna i chciał nam zamknąć biznes. Jego stwierdzenie było takie, że jeśli jest otwarta na świeże powietrze, jest z góry niehigieniczna.
Fascynujące jest to, że masowe karmienie w opłakanych warunkach, przy znakach nie wchodzić, odbywa się bez żadnego zastrzeżenia. A my, tylko dlatego, że jesteśmy transparentni, prowadzimy hodowlę na zewnątrz, jesteśmy podatni na antropomorfizm ignorantów. Pewnie myślisz, że te przepisy rolne są dla ciebie bez znaczenia. Jeśli te przepisy ograniczają twój wybór, jak to możliwe, że możesz przejść dowolną alejką w supermarkecie i znaleźć dziesiątki różnych marek i setki różnych produktów spożywczych? Jak dużego wyboru naprawdę potrzebujemy? Przeciętny człowiek wchodzi do supermarketu i widzi te wszystkie rzeczy na półkach. Mówi, co masz na myśli, mówiąc, że nie mam wyboru? Mogę kupić płatki śniadaniowe Count Chocula, Fruit Loops, Cracker Jacks, cokolwiek. Mogę dostać chipsy z 10 różnych firm. Co masz na myśli, mówiąc, że nie mam wyboru? Jest to więc trudna sprzedaż, ponieważ ludziom ciężko zrozumieć, czego nie mogą dostać. Nie mogą kupić surowego mleka ani ubitego na podwórku drobiu, który nigdy nie przeszedł przez wielki zakład przetwórczy. Jest ogromna ilość żywności typu rzemieślniczego, która jest teraz niedostępna, ponieważ została uznana za niezgodną z prawem i zakazana. Ostatecznie sprowadza się to do ryzyka. Niektóre rzeczy, jak surowe mleko, są po prostu zbyt ryzykowne, aby wypuścić je do użytku publicznego. Skażone surowe mleko mogłoby teoretycznie być równie szkodliwe jak trucizna. Z drugiej strony, rzeczywista trucizna jest najwyraźniej w porządku. Jeśli chcesz porozmawiać o ryzyku, czyż nie jest to fascynujące, że ta sama jednostka, która dała nam DDT, szaloną krowę, która dała nam klonowanie, GMO, są to bardzo ryzykowne rzeczy. Mam na myśli to, że niezależnie od tego, czy w nie wierzysz, czy nie, musisz zrozumieć, że to wszystko są bardzo ryzykowne rzeczy. I to właśnie im chcemy powierzyć kontrolę nad naszym jedzeniem. Myślę, że ludzie cały czas biorą udział w ryzykownych zachowaniach. Jeśli karmisz dzieci pasteryzowanym mlekiem, dajesz im Coco Puffs, płatki Chocula czy Fruit Loops, jest to ryzykowne zachowanie. Ale rząd zdecydował, że tak nie jest. Ryzykownym zachowaniem jest wypicie szklanki surowego mleka. Ogólnie ujmując, brak możliwości kupna surowego mleka to nie taki wielki problem. Kto potrzebuje surowego mleka, kiedy można kupić smażone w głębokim tłuszczu paluszki mozzarelli czy przepyszne paluszki z kurczaka? Jedzenie to jedzenie, prawda? Warto zdać sobie sprawę z tego, że kiedy w 1979 roku powstała pierwsza piramida żywieniowa Departamentu Rolnictwa, ta z ziarnami na dole, był to początek epidemii otyłości i cukrzycy typu drugiego, bo umieszczono węglowodany na dnie. W rzeczywistości Ameryka byłaby dziś znacznie, znacznie zdrowsza, gdyby rząd nigdy nie mówił nam, co mamy jeść. Więc może trochę przesadzasz z tłuszczami nasyconymi i imitacją sera. Kogo to obchodzi? Mamy dostęp do najlepszych leków na świecie. Niezależnie od tego, czy masz tętno spoczynkowe wynoszące 116, przy trzecim cheeseburgerze pocisz się jak szak na linii, albo po prostu czujesz się nieswojo od tych wszystkich leków, które bierzesz, nadal są leki, które mogą ci pomóc. I wszyscy możemy się zgodzić, że produkty farmaceutyczne to na pewno obszar, w którym chcemy rygorystycznych przepisów. Przecież nikt nie chce, aby niebezpieczne leki dostały się do sprzedaży. Istnieje oczywiście kilka leków, nawet wiele, takich, które są pomocne, ale niepokoi mnie fakt, że znaczna mniejszość leków zatwierdzonych przez Agencję Żywności i Leków została zatwierdzona pomimo zastrzeżeń bezpieczeństwa ze strony ich własnych analityków medycznych. I wiele, wiele niebezpiecznych leków, które zostały dopuszczone na rynek, powoduje śmierć, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, zawał serca. Te leki są na rynku, nie są wycofywane i są zatwierdzane co roku.
To właśnie dzięki tak rygorystycznej kontroli jakości FDA lek taki jak Vioxx, który spowodował ponad 100 tysięcy zawałów serca i dziesiątki tysięcy zgonów, został szybko wycofany z rynku po zaledwie 5 latach i 2,5 miliarda dolarów zysku dla farmaceutycznego giganta Merck. Kiedy komisarz FDA świadomie zatwierdza niebezpieczny lek jak Vioxx i utrzymuje go na rynku, mimo że mamy 140 tysięcy zawałów serca i 60 tysięcy zgonów z jego powodu oraz nadal stoi w obronie firmy Merck, coś w tym jest nie tak. Coś jest przerażająco nie tak. Dlaczego nie można takiej osoby pociągnąć do odpowiedzialności? Uchodzi to jej na sucho. Nie tylko uchodzi na sucho, ale komisarz, który to zrobił, Lester Crawford, został zatrudniony przez firmę o nazwie Policy Directions Incorporated na bardzo wysokim stanowisku, a firma ta reprezentuje firmę Merck. Być może incydent z Vioxxem był tylko jednorazowym wydarzeniem. Istnieje cały ogrom pomocnych leków dostępnych na rynku, a FDA nie należy analizować pod kątem jednej małej wpadki. To przecież nie dzieje się regularnie. FDA twierdzi, że wszystkie te leki, które są wszędzie w Ameryce, są bezpieczne i skuteczne. Właśnie tak wychodzą do gabinetów lekarskich i aptek i dlatego ludzie je biorą. Cóż, 106 tysięcy osób rocznie w Stanach Zjednoczonych jest zabijanych przez leki zatwierdzone przez agencję. FDA przyznaje to na swojej własnej stronie internetowej, ale nie mówi nic o wzięciu za to odpowiedzialności. To dla nich tylko kolejny fakt medyczny. Ponad 100 tysięcy zgonów rocznie spowodowanych lekami na receptę. Można by sądzić, biorąc pod uwagę rygorystyczne testy, które FDA przeprowadza, zanim dopuści lek na rynku, że mogłaby wykryć niektóre z tych zagrażających życiu skutków ubocznych. Oto butelki, które w końcu trafią do gabinetów lekarzy i klinik na terenie całego kraju. Nawet po dotarciu do końca linii produkcyjnej nadal trwają testy, a próbki są wysyłane do rządu. Protokół producenta jest najpierw poddawany przeglądowi, a następnie przechodzi cały zestaw złożonych testów naukowych. Cały system oceny leków FDA jest fałszywy. Jest przeznaczony do tego, aby chronić i wspierać interesy przemysłu farmaceutycznego. Wielu ludzi nie wie, że agencja ta nigdy nie testuje leków, które zatwierdza. FDA w ogóle nie przeprowadza niezależnych testów. Polega całkowicie na testach przeprowadzanych przez jednostkę wspierającą stosowanie leku, która ma w tym własny interes. Tu zachodzi konflikt interesów. Na tej jednostce polega się przy przeprowadzaniu wszystkich testów, swoich własnych testów. A więc Agencja Żywności i Leków nie przeprowadza niezależnych testów leków, które zatwierdza. Ale przy tak dużej liczbie nowo wprowadzanych leków można by chyba zrozumieć zlecanie testów samym firmom. W końcu, jeśli nie można zaufać wielomiliardowym konglomeratom farmaceutycznym, to komu można ufać? Miało dotąd miejsce wiele przypadków korupcji, kiedy niekorzystne informacje były trzymane z dala od FDA po to, aby agencja zatwierdziła lek. Na przykład Sanofi Aventis ze swoim lekiem Ketek oparł się głównie na przeprowadzonym badaniu klinicznym, które, jak odkryli analitycy FDA, nigdy nie miało miejsca. Wymyślono je. Były też dochodzenia FBI i oskarżenia, ale co zrobiła FDA? Analitycy medyczni powiedzieli komisarzowi: o rany, oparli się tutaj na oszustwie, powinniśmy temu zaprzeczyć. Ale komisja FDA uznała lek, wprowadziła Ketek na rynek. To jest stopień wpływów i korupcji, który uniemożliwia rzeczywistą ochronę Amerykanów.
Przy zatwierdzeniu leków przez FDA, pomimo sprzeciwu jej własnych analityków medycznych, nie ma wątpliwości, że drzwi obrotowe mają się dobrze w branży farmaceutycznej. I na wypadek, gdybyś miał jeszcze jakiś cień wątpliwości, rozważmy przypadek Billy'ego Tozina. Najlepiej miej w pogotowiu jakieś tabletki przeciw nudnościom. Kongresman Billy Tozin, szef Departamentu Energii i Komisji Handlu w tej Izbie, był osobą wyznaczoną do wprowadzenia przepisu, który uniemożliwiłby całemu rządowi negocjacje obniżające cenę jednostkową leków wymaganych do nabycia w ramach Medicare część D w oparciu o ilość. Innymi słowy, rząd był zmuszony płacić cenę, jaką przemysł farmaceutyczny ustalał za jednostkę leków zakupionych w ramach Medicare część D. I to jest to, co pozwoliłoby przemysłowi farmaceutycznemu finansowo rzucić naród na kolana. Przepis ten został wprowadzony w administracji Busha. Tozin opuścił rząd, opuścił stanowisko w Kongresie, został szefem Stowarzyszenia Badań Farmaceutycznych i Producentów i otrzymał najwyższą pensję, jaką kiedykolwiek wypłacono w tamtym czasie. 2,5 miliona dolarów rocznie, jako podziękowanie za sprzedanie narodu w celu ochrony przemysłu farmaceutycznego. Tak więc, choć rząd może wybierać, często kiepsko, która żywność i leki są ich zdaniem dla nas bezpieczne, nie próbuje on przynajmniej narzucać nam żadnego z nich. Może z wyjątkiem szczepionek. George Lambert jest przedstawicielem Domu Stanowego New Hampshire i głównym zwolennikiem wyboru szczepień w swoim stanie. Kiedy dostałem się do siedziby stanu, ktoś zapytał, czy chciałbym pracować nad projektem ustawy o wyborze szczepień. Im więcej badań przeprowadzałem, tym bardziej widziałem, że w sytuacji zagrożenia epidemią mogą zacząć szczepić wszystkich, bez wyboru. Twierdzi się, że szczepionki są obowiązkowe, co w Stanach jest obecnie problemem. Każdy stan ma własne reguły, a rodzice mogą wybierać. Istnieje jednak nacisk na to, że mamy zamiar zmuszać ludzi do szczepień, czy im się to podoba, czy nie, że nie mają możliwości decydować. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie medycznym i wolności, każdy powinien mieć wybór, jakich procedur chce. Można zostać wykluczonym medycznie, religijnie, ale nie można uzyskać świadomego wykluczenia. Mieliśmy problem w New Hampshire kilka lat temu, kiedy część zastrzyków była skażona i mogła powodować zapalenie opon mózgowych. Ale jeśli wymagane byłoby zaszczepienie się lub zastrzyk, skąd można wiedzieć, że zastrzyk nie jest skażony? A jeśli chcesz, aby twoje dzieci chodziły do szkoły lub uczestniczyły w jakichkolwiek innych zajęciach, rząd twierdzi, że albo zrobisz to, albo jesteś wykluczony. To jest problem, bo kiedy wiadomości mówią, że jest coś, co naraża twoje życie na ryzyko, powinieneś mieć możliwość podjąć świadomą decyzję. Do tego ostatecznie sprowadza się wolność. Wolność decydowania na dobre i na złe, jak chcesz żyć. I wolność ta nie powinna być uchwalana przez rząd z wyjątkiem najbardziej ekstremalnych przypadków lub aby chronić nas przed najgroźniejszymi rzeczami. Trawka, trawa, gandzia, joint, skręt, kloc, kolumbijka, as, lobo, loko, łódź miłości, budda, blant, ziele, skun, samosiejka, maryśka i haszysz. W skrócie hasz. Nieważne jak to nazwiesz, nieważne do jakiego zielonego nurtu ulicznego się odnosi, to wszystko pochodzi z tego samego miejsca. To wszystko marihuana. Marihuana. Jeden z najniebezpieczniejszych narkotyków znanych ludzkości. Odpowiedzialny za prawie tyle samo zgonów rocznie, co asteroidy albo ataki rekinów. Może wywołać u zdrowego, dorosłego człowieka chichot lub lekki głód. Na szczęście odważni mężczyźni i kobiety z licznych agencji od dziesięcioleci toczą niestrudzoną walkę z tą niebezpieczną rośliną. Wojna z narkotykami to wojna z ludźmi. To wojna, o którą trzeba walczyć w przemyśle farmaceutycznym, aby dalej można było sprzedawać leki psychotropowe. To znaczy, nie wiem, od ilu ludzi słyszę straszne historie o ich dzieciach naćpanych wikodinem. Cudownie. A co powiesz na odrobinę oksykontinu, wiesz, żeby cię rozweselić?
Czujesz ból, to się go pozbędziesz. Ale nie pal trawy, człowieku, to cię zabije. Widziałeś marihuanowe szaleństwo. Marihuanowe szaleństwo to słynny film kampanii społecznej wyprodukowany dla rządu, znany ze swojego bezstronnego podejścia do tematu marihuany, która według niego jest gorsza od heroiny, ratujący pokolenia przed niebezpieczeństwami związanymi z marihuaną. Nawet jeden buch Mary Jane może sprawić, że będziesz tańczyć jak głupiec, śmiać się w sposób niekontrolowany. Lub brutalnie zamordujesz swoich przyjaciół. Żenujące. Normal jest organizacją non-profit, której celem jest zalegalizować marihuanę w całych Stanach Zjednoczonych. Co roku w Stanach Zjednoczonych za marihuanę aresztowanych jest 800 tysięcy osób, 90% wyłącznie za jej posiadanie. A więc przez ponad 40 lat aresztowano około 27 milionów osób przez zarzuty związane z marihuaną, co tworzy ogrom ludzi, którzy zostali skutecznie oszukani przez rząd. Kiedy pozwaliśmy Agencję do Walki z Narkotykami w sprawie Normal kontra DEA, sędzia orzekł w 1988 roku, że marihuana to najniebezpieczniejsza substancja lecznicza znana człowiekowi. Jest to dość mocne oskarżenie względem reszty narkotyków. Sądy uznały więc, że marihuana jest najbardziej skuteczną, znaną człowiekowi substancją leczniczą. Ale już od lat 30. XX wieku marihuana była przedmiotem niezliczonych ostrych dyskusji i kłamliwej propagandy. Długotrwałe używanie marihuany może prowadzić do uzależnień psychicznych. Wkrótce będziesz podejmował wszelkie możliwe środki, aby zdobyć trawkę. Ludzie zaczną cię wyzywać od ćpuna albo bongo, chmury. Stracisz całą motywację, najprawdopodobniej rzucisz szkołę. Nagle polubisz muzykę sitara, a może nawet zostaniesz obmacany przez jednego lub dwóch gliniarzy. Marihuana podlega propagandzie rządu Stanów Zjednoczonych i jego stanowych zastępców przez co najmniej 75 lat. Jest 1200 reklam Stowarzyszenia na Rzecz Ameryki Bez Narkotyków, a 85-90% z nich uderza w marihuanę. Już sama nazwa Ameryka Wolna od Narkotyków jest śmieszna. Ameryka Bez Narkotyków to najbardziej znarkotyzowane społeczeństwo w historii ludzkości. Stowarzyszenie Ameryka Bez Narkotyków zostało założone przez firmy alkoholowe, tytoniowe i farmaceutyczne, których działalność to przecież dystrybucja narkotyków. Pomijając osobiste odczucia na temat marihuany, nie można zaprzeczyć faktowi, że kryminalizacja tej substancji nie ma sobie równych wśród innych substancji w tym samym obszarze, jak alkohol czy tytoń. Przy wszystkich milionach wydanych na zapobieganie jej używaniu i ściganie tych, którzy z niej korzystają, kto na tym zyskuje? Istnieją podmioty, które zdecydowanie lobbują na rzecz status quo. Organy ścigania, agencje rządowe zrodzone z prohibicji, jak Stowarzyszenie Ameryka Bez Narkotyków, program DARE, DEA, Biuro do Spraw Narkotyków, zawsze będą przeciwni legalizacji. Trzy jednostki, alkohol, tytoń i firmy farmaceutyczne, które grają po obu stronach środka, próbują zakładać takie rzeczy jak Stowarzyszenie Ameryka Bez Narkotyków, ale wyraźnie nie chcą mieć Ameryki wolnej od narkotyków. Czwartym podmiotem są firmy, które potrafią zarabiać na zakazie, czyli prywatne więzienia, firmy testujące narkotyki. One są prawdopodobnie najbardziej odkryte wśród naszej opozycji, ponieważ jeśli zostaniesz złapany z marihuaną, możesz wybrać drogę ścigania, potencjalny wyrok, a potem pójść do więzienia lub iść na odwyk. Nawet jeśli jestem dyrektorem Normal, jeśli złapie mnie policja z małą ilością marihuany i będę miał wybór między pójściem do więzienia a pójściem na odwyk, to wybiorę odwyk. I tak 80% z ich klienteli jest skutecznie wypychane pod drzwi przez sąd. Jest to więc kazirodczy związek istniejący pomiędzy osobami zyskującymi z działalności odwykowej, a rządem, który sprowadza im klientów pod same drzwi. A my, podatnicy, płacimy za tę działalność.
W języku, którego narkomani używają między sobą, nigdy nie mówią zapalmy papierosa z marihuaną. Mówią zluzujmy albo spalmy jointa. Podobnie jak picie surowego mleka, palenie papierosa z marihuaną niesie za sobą ryzyko dla zdrowia. Ale niezależnie od tego, czy chcesz spalić blanta, czy kupić kurczaka ubitego na świeżym powietrzu od lokalnego rolnika, potężne grupy lobbingowe zawarły umowę z agencjami regulacyjnymi, aby ograniczać twoją wolność wyboru. Kiedy rząd brutalnie wyważa twoje drzwi i wchodzi na twoją posesję z wyciągniętą bronią, próbując zmusić cię do zaprzestania pewnego zachowania, które nie szkodzi nikomu innemu, to jest to niesprawiedliwe społecznie. Osobiście myślę o konopiach indyjskich jako o metaforze wolności. Myślę o tym prawie wyłącznie jako o dyskusji na temat wolności osobistej i tego, na ile rząd może interweniować w twoje życie, i to gwałtownie, z wyciągniętą bronią. Dużo rozmawialiśmy o jedzeniu, medycynie i ganji, ale dość tej hipisowskiej gadaniny. Każdy wie, że świat kręci się wokół jednej i tylko jednej rzeczy – mleka. To znaczy pieniędzy. Ale podobnie jak niezależni rolnicy, małe firmy w sektorze finansowym borykają się z równie surowymi przepisami, na których korzystają duzi gracze. Działam w branży papierów wartościowych, gdzie obowiązuje mnóstwo zasad, których muszę przestrzegać. Zdecydowana większość z nich nie chroni moich klientów, inwestora indywidualnego. I uważam, że nie po to tam są. Jest to wymówka, którą politycy dają wyborcom, ale prawdziwym powodem jest to, że istnieją bardzo duże banki i firmy brokerskie, które nie lubią, kiedy małe firmy, takie jak moja, z nimi konkurują. I dlatego chcą nas przybić biurokracją. Stać ich na opłacenie przepisów, a małych firm nie. Ale nie zrobili tego, żeby pomóc inwestorowi, tylko po to, żeby pomóc dużym firmom brokerskim w ochronie przed konkurencją. I tak właśnie się dzieje, ale oczywiście drzwi obrotowe mają miejsce wtedy, gdy ci ludzie opuszczają Waszyngton i dostają wygodną pracę w firmach, które kiedyś regulowali. W rzeczywistości chodzą tam i z powrotem. Idą z branży do rządu, z powrotem do branży i do rządu. I tak naprawdę handlują swoimi wpływami. Idą do Waszyngtonu, aby zdobyć siłę, wpływy, zaprzyjaźnić się, a następnie sprzedają wpływy temu, kto zaoferuje najwyższą cenę, kiedy odchodzą. Niestety branża finansowa jest być może najlepszą ilustracją powiązania rządu i wielkiego biznesu. Na przykład dowiedziono, że obecny sekretarz skarbu, Jacob Lew, otrzymał premię w wysokości $950,000 od swojego byłego pracodawcy Citigroup właśnie za podjęcie pracy w Ministerstwie Skarbu. Jeśli chcesz zobaczyć dowód faszyzmu, wystarczy, że spojrzysz na cztery proste słowa. Zbyt duże, by upaść. Połączenie państwa i sił korporacyjnych. Kiedy w 2008 roku w Ameryce doszło do kryzysu finansowego, cała gra uległa zmianie. Banki wpadły w kłopoty. Wystawiają Henry'ego Paulsona, sekretarza skarbu USA, byłego dyrektora generalnego gangu Goldman Sachs i mówią, że musimy ratować banki, bo są zbyt duże, by upaść.
Kryzys kredytów hipotecznych subprime w 2008 roku był największym krachem gospodarczym od czasu wielkiego kryzysu. W środku kryzysu media finansowe domagały się zaostrzenia przepisów dla przemysłu finansowego. Ekonomista Peter Schiff, który przewidział kryzys lata wcześniej, uważa, że winna jest nie tylko Wall Street, ale także, co ważniejsze, powodem była zmowa organów regulacyjnych z podmiotami finansowymi, co przyniosło kryzys. Regulatorzy spowodowali kryzys. To przepisy stworzyły problem. Mówiłem o nadchodzącym kryzysie w sektorze nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 i dokładnie wskazywałem, w jaki sposób rząd i bank centralny stwarzały problem. Więc ci, którzy teraz twierdzą, że nie mamy wystarczających regulacji, gdzie wtedy byli? Dlaczego nie powiedzieli, że potrzebujemy więcej rozporządzeń w latach 2004-2005? Faktem jest, że to obowiązujące wtedy przepisy stworzyły problem. Rezerwa Federalna w celu pobudzenia gospodarki obniżyła stopy procentowe w dół do 1 punktu procentowego. I to pozwoliło ludziom taniej pożyczać pieniądze na zakup domów. W międzyczasie rząd gwarantował także kredyty hipoteczne i to był prawdziwy problem. Rynek reguluje banki w taki sposób, że ludzie chcą bezpiecznego miejsca dla swoich pieniędzy, więc będą go szukać. Dlatego rynek zmusza banki do ostrożnych działań w celu przyciągnięcia depozytów. Ale kiedy przychodzi rząd i twierdzi, że twoje pieniądze są bezpieczne bez względu na wszystko, klient przestaje cenić bezpieczeństwo, bo rząd je gwarantuje. Ale regulacje rządowe były nieskuteczne i ostatecznie zostały upolitycznione. Bo w hossie mieszkaniowej, kiedy standardy udzielania kredytów były stale obniżane, to rząd na to naciskał, ponieważ wyborcy chcieli kupić więcej domów. Domy uważano za sposób na wzbogacenie się, a jedyną przeszkodą była zaliczka, zdolność kredytowa i tak dalej. Rząd naciskał na banki. Zapomnijcie o zdolności kredytowej, obniżcie te zaliczki. Zatem banki są ryzykowne, kredyty hipoteczne też. Nikogo to nie obchodzi, ponieważ rząd stara się, aby wszystko było dobrze. Rząd próbuje powiedzieć, nie martw się o ryzyko, jeśli upadniesz, pomożemy ci, jesteśmy, aby cię wspierać. A kiedy to nie działa, kapitalizm zyskuje złą sławę. Jakby to w ogóle miało coś wspólnego z kapitalizmem. W roku 2011 znajdziemy historię MF Global, firmy maklerskiej obracającej towarami, której przewodzi były senator, potem gubernator New Jersey, John Corzine. Powrót na Kapitol nie był przyjemny dla byłego senatora Johna Corzine. Został wezwany do odpowiedzenia legislatorom, w jaki sposób upadła firma MF Global, na której czele stał i co stało się z ponad miliardem dolarów pieniędzy klientów. Nie wiem, gdzie są te pieniądze i dlaczego do dziś nie udało się rozliczyć rachunków. Czy nie denerwujesz się, gdy nie możesz znaleźć kluczy, telefonu lub miliarda dolarów cudzych pieniędzy? To takie frustrujące. Ale na tyle, na ile niezręcznie było Corzinowi udawać, że mu z tym źle, inni odczuli tę sytuację znacznie gorzej. Oszukano mnie na skandalu w MF Global. To wtedy John Corzine, były gubernator, demokratyczny gubernator stanu New Jersey oraz były senator New Jersey i były szef gangu Goldman Sachs, po tym jak odpracował tam swoje, został szefem MF Global. MF Global wszedł na moje segregowane konto i ukradł moje pieniądze. 6 cyfr. Ciężko pracuję na moje pieniądze. Nie spekulowałem na rynkach. Wszedł i ukradł moje pieniądze. Podczas dochodzenia, w jaki sposób te pieniądze zostały skradzione z jego konta bez interwencji organów nadzoru finansowego, pan Celente usłyszał charakterystyczny skrzyp drzwi obrotowych. CFTC to agencja regulująca działalność firm brokerskich, takich jak MF Global. W czasie napadu na MF, agencją CFTC kierował niejaki Gary Gensler, bliski współpracownik Corzina.
Gary nigdy nie pozwolił swojemu zespołowi zapomnieć, o co w tym wszystkim chodzi. O Amerykanów. Czy wiesz, co Komisja do Spraw Handlu Kontraktami Futures zrobiła Johnowi Corzinowi po okradzeniu mnie i tysięcy innych osób? Nic. Gary Gensler był jego porucznikiem w Goldman Sachs i on jest szefem agencji CFTC. Można powiedzieć, że lis pilnujący kurnika to głupota. To jest coś jeszcze gorszego. Upadek MF Global jest przykładem sojuszu pomiędzy organami regulacyjnymi i wielkim biznesem w branży finansowej. Ale jeszcze gorsze zjawisko, zwane mechanizmem umorzenia, zaobserwowano niedawno na Cyprze. Nawet w moich najczarniejszych przewidywaniach na przestrzeni lat, odnośnie tego, jak zachowują się szefowie Unii w tym parlamencie, nigdy nie myślałem o tym, że mogliby w zupełnie bezprecedensowy sposób uciec się do kradzieży pieniędzy z kont bankowych zwykłych ludzi. Ostatnio na Cyprze banki zachowały się nieodpowiedzialnie, a zapłaciło za to społeczeństwo, wszyscy deponenci. A oni nazwali to mechanizmem bail-in, żeby brzmiało inaczej niż bail-out. Stało się tak, gdyż wiele banków na Cyprze kupiło dużo greckiego długu publicznego. A jak wiadomo, w ciągu ostatnich kilku lat dług greckiego rządu niemal się załamał. To uczyniło banki na Cyprze prawie niewypłacalnymi, a one poszły, jak zawsze robią to duże banki, do rządu i powiedziały: hej, jesteśmy spłukani, czy możecie nam pomóc i ukraść dla nas pieniądze? I właśnie to zrobili. Powiedzieli: bierzcie 50% od każdego powyżej 100 tysięcy dolarów. Po prostu bierzcie. Samo określenie bail-in jest kłamstwem. To jest coś, co nazywa się narzędziem marketingowym służącym zasadniczo do zatuszowania kradzieży. Przy bail-aucie przygotowuje się walutę i przekazuje ją bankom, a następnie społeczeństwo płaci za to poprzez podatek zwany inflacją, ponieważ jest teraz więcej waluty. W bail-inie pomija się część tworzenia waluty i po prostu zabiera się ją deponentom, ale ostatecznie banki i tak wygrywają kosztem społeczeństwa. Ale to był Cypr, a nie USA. Nie ma mowy, żeby obywatele Ameryki Północnej pozwolili na coś tak podstępnego jak bail-in. Kanada umieściła w swoim budżecie na 2013 rok klauzulę umorzenia lub konwersji długu, mówiąc, że jeśli kanadyjskie banki będą mieć problemy, mogą po prostu odebrać pieniądze obywatelom. USA też o tym rozmawiało. Rządy pozwalają bankom robić takie rzeczy. Cypr był modelem, za którego pomocą mieli sprawdzić, czy ujdzie im to na sucho. Tak też się stało, a więc jest to rozwiązanie, z którego będą mogli skorzystać w przyszłości. Z perspektywy czasu wydaje się oczywiste, że sektor finansowy obfituje w korupcję i szemrane transakcje. Finanse, edukacja, system więziennictwa, wojskowy kompleks przemysłowy, prawie każda branża, w której można zarobić pieniądze, została dotknięta zjawiskiem drzwi obrotowych. Nawet stosunkowo nowe agencje mu podlegają. Jeśli potrzebujesz dowodu, spróbuj zabrać ze sobą obcinacz do paznokci na lot krajowy. Kiedy jedziesz na lotnisko, agenci bezpieczeństwa chcą naruszyć twoją prywatność. Chcą zaglądać do twoich toreb i tak dalej. A ty nie możesz odmówić. Gdy już jesteś w kolejce, nie możesz z niej wyjść. Jaki jest sens całej administracji bezpieczeństwa? To teatr. Chodzi o to, żeby ludzie poczuli strach, a nie bezpieczeństwo, bo im bardziej mogą ludzi przestraszyć, tym bardziej mogą pozbawiać ich choć części ich praw i stale przypominać, że potrzebują rządu, aby mieć pewność, że ktoś należycie dba o ich bezpieczeństwo. Skanery ciała, które uniemożliwiają zabranie niebezpiecznych przedmiotów, jak butelki z wodą, do samolotu, instalowano za sprawą przepisów agencji. Szef Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Michael Chertoff, wymagał, aby każde lotnisko w kraju posiadało zainstalowane skanery, oczywiście dla naszego bezpieczeństwa.
Technologia ta pozwala nam wykryć każdy przedmiot ukryty na ciele człowieka, w tym formowanego plastiku ukrytego pod ubraniem. Same skanery są budowane i instalowane przez firmę o nazwie Rapiscan. Czy zgadniesz, kto pracował jako konsultant dla Rapiscanu po opuszczeniu Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Tak, pamiętam. Chwilka. Czertow. Jakiś Czertow, Czertofa. Był głową Departamentu Bezpieczeństwa. Zaraz po zamachowcu w Majtkach. Zaraz potem Czertow, Czertow, jakkolwiek się nazywał, pojawiał się we wszystkich mediach w kraju. Musimy sprowadzić tam aparaty rentgenowskie. Rapiscan. Szybkie skanowanie. Skanowanie kogoś. Tak się nazywała firma. Wiesz, prześwietlają cię. Prześwietlą. Co za drań. Czertow jest konsultantem tej firmy po opuszczeniu Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No dobrze, wyjaśnijmy to sobie. GMO jest bezpieczne, surowe mleko niebezpieczne. Hodowanie drobiu na świeżym powietrzu jest niehigieniczne, ale leki powodujące ataki serca są w porządku. Spalenie jointa sprawi, że będziesz chciał zabijać. Bycie prześwietlanym na lotnisku ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. A okradanie klientów jest w porządku pod warunkiem, że jest to miliard dolarów na raz. Kiedy agencje regulacyjne są tak głęboko uwikłane w wielki biznes, jest prawie niemożliwe, aby wiedzieć, czy zasady, według których żyjemy, służą naszemu bezpieczeństwu, czy może czyjejś kieszeni. Bez względu na powód, nasze życie jest teraz tak mocno zmanipulowane życzeniami innych, że nasze wybory stają się coraz bardziej ograniczone. Na tym właśnie polegają regulacje rządowe. Chodzi o ograniczanie twoich wyborów. Rząd chce podejmować wybory dla ciebie. Chcą odebrać ci wolność wyboru. Wybory, których dokonujesz, typy jedzenia, które jesz, wszystko. Wszystko to ustala za ciebie rząd. Dlaczego my nie możemy dokonać wyboru? Na tym polega wolność. Politycy myślą, że to ważne, abyśmy wszyscy głosowali, mogą nam zaufać, jeśli chodzi o głosowanie, ale nie mogą ufać przy kupnie domu, czy też przy wynajmie, przy wyborze tego lub innego brokera, albo czy zapiąć pasy, czy założyć kask, czy palić papierosy. Wszystkie te wybory muszą być podjęte przez rząd. Jesteśmy wystarczająco mądrzy, żeby głosować, ale zbyt głupi, by zrobić cokolwiek innego. Ta nadmierna regulacja ma konsekwencje inne niż tylko ograniczenie naszych wyborów. Dając agencjom rządowym uprawnienia do regulacji naszego życia, nawet w imię ochrony, doprowadziliśmy do rozszerzenia władzy rządu kosztem wolności jednostki. Jak brzmiało stare powiedzenie? Daj im palec, a oni wezmą twoje pieniądze, życie i ulubione produkty mleczne? Jakoś tak. Im więcej praw, tym więcej zasad i przepisów. Im więcej podatków, tym mniej wolności. Na tym właśnie polega wolność. Wolność od rządu. Kiedy ludzie są wolni, oznacza to, że robią, co chcą. Nie muszą robić tego, co każe rząd. Zawodowi urzędnicy to zazwyczaj ludzie zaangażowani w działania proregulacyjne. Są fanami paternalizmu państwowego i tworzenia rządu indywidualnych wyborów, których rezultatem jest rzeczywiste pozbawienie jednostki suwerenności. Czyni to jednostki zwykłymi funkcjonariuszami państwa, a nie ludźmi, którzy mogą realizować własne zainteresowania i cieszyć się dobrodziejstwami i błogosławieństwami wolności. To naprawdę zależy od tego, kto jest nade mną, kto jest właścicielem jednostki. Nie można mieć systemu, który zabiera możliwość wyboru, chroniąc nas przed ryzykiem złego wyboru i strzeże wolności, aby móc dokonywać dobrych wyborów. To jest ten problem. Nie możesz mieć obydwu. Wolność wymaga ryzyka. Czy powinienem zapiąć pas? Czy ten bank to bezpieczne miejsce dla moich pieniędzy? Czy potrzebuję ubezpieczenia? Wszyscy jesteśmy na tyle zajęci codziennymi sprawami, że podejmowanie ważnych decyzji może stać się onieśmielające. Wiele osób woli wolność od dokonywania wyborów, nawet jeśli oznacza to, że wybory te nie są najlepsze.
Pomysł dokonywania wyborów za nas przez rząd jest tym, co wiele osób woli od dokonywania własnych wyborów. Ale kiedy już dotrzemy do punktu, jak w byłym Związku Radzieckim, gdy rząd dokonuje za nas wyborów do tego stopnia, że niszczy gospodarkę, niszczy wolną wolę, że czyni każdego sługą, a państwo panem, to w pewnym momencie ludzie dochodzą do wniosku, że nie dostają tego, co im obiecano. Że są przeciążeni podatkami, nadmiernie regulowani, ich wybór jest ograniczony, że paternalizm jest obrzydliwy, przyprawia ich o ból serca i chcą to odrzucić. Chcą swojej wolności. Dopóki do tego nie dojdzie, większość ludzi będzie zadowolona ze swojego życia i wciąż dostępnych im wyborów. Ciężko pracujący ludzie nie mają czasu śledzić tego, co się dzieje. Pracują całymi dniami, próbują związać koniec z końcem. Co więc ogląda Ameryka? A wiesz, że Kim Kardashian jest w ciąży i wkrótce urodzi dziecko? Media pilnują, abyśmy nie rozwodzili się nad żadnym poważnym tematem zbyt długo. Wszyscy widzieliśmy zjawisko, kiedy pojawia się coś poważnego, co wiąże się z ważnymi aspektami ze świata. Sprawa jest w wiadomościach bardzo krótki czas i nagle rozprasza nas opera mydlana i taniec z gwiazdami i wszelkiego rodzaju zabawne rzeczy. Nie mam nic przeciwko nim, ale nie są tak poważne jak na przykład brak wolności wszystkich na skutek nowelizacji ustawy patriotycznej. Media mogą dokładać wszelkich starań, aby zapewnić nam uczciwą i zrównoważoną opinię na temat wydarzeń na świecie, ale istnieją już inne źródła dostępne dla tych, którzy szukają niefiltrowanych wiadomości. Sposób, w jaki zbudowana została sieć, wymaga wielu elementów decentralizacji. Przekazuje władzę w ręce ludzi wysyłających i odbierających wiadomości, w przeciwieństwie do osób tylko je przekazujących. A to przerażająca perspektywa dla głęboko zakorzenionych graczy. Wszelkie media alternatywne do ściśle kontrolowanych mediów korporacyjnych stanowią zagrożenie. Internet jest z pewnością zagrożeniem, ponieważ daje niemal każdemu dostęp do świata. Czy to zaskakujące, że politycy, którzy tego nie lubią, nieustannie martwią się, jak możemy to zatrzymać? Formuła została wypróbowana i zawsze działa. Wystarczy powiedzieć ludziom, że istnieje zagrożenie, które tylko rząd potrafi kontrolować. Na przykład zagrożenie pornografią dziecięcą, przestępczością, terroryzmem, cyberterroryzmem czy coś takiego. Musimy kontrolować internet dla waszego dobra, inaczej będziecie mieć duży problem. Dlatego pracują całą dobę, aby przestraszyć ludzi i aby myśleli, że internet musi być kontrolowany przez naszych dobrych, godnych zaufania polityków. Chcą kontrolować internet i mówić światu, co jest właściwe, a co nie. Jeśli spojrzeć na historię mediów komunikacyjnych, ludzie mówili, że dzięki telewizji kablowej wreszcie uwolnimy się od centralizacji. Dzięki telegramowi w końcu uwolnimy się od centralizacji. I naprawdę najgorszym scenariuszem byłoby, gdybyśmy zobaczyli, że historia się powtórzy. Gdybyśmy zobaczyli tę niesamowitą, zdecentralizowaną metodę dystrybucji, najskuteczniejszą, jaką opracowano w historii ludzkości, przejętą przez garstkę scentralizowanych graczy oraz gdyby zaczęli oni kontrolować i nadzorować komunikację, która przez nią przechodzi. Dobre rzeczy, w przeciwieństwie do serów topionych, nie trwają wiecznie. W ramach próby uregulowania kolejnego fragmentu naszego życia są już projekty ustaw legislacyjnych mających kontrolować internet. Ale zamiast czekać na irytującą biurokrację uchwalania praw, rząd aktywnie próbuje cenzurować internet, dla naszego bezpieczeństwa oczywiście. Na przykład z pomocą swoich dobrych znajomych w dużych finansach prawie udało im się zamknąć kontrowersyjną stronę WikiLeaks.
Myśl, co chcesz o WikiLeaks. Chodzi o to, że członkowie rządu mogli po prostu porozmawiać z podmiotami przetwarzającymi płatności, utworzyć blokadę i stwierdzić, nie możesz przesyłać pieniędzy do tej organizacji. Nie jest więc przesadą stwierdzić, że rząd lub w niektórych przypadkach firmy mogą decydować, że nikt nie może robić interesów z tymi ludźmi lub że nikt nie może wiedzieć, co ci ludzie publikują. To oczywisty problem w naszej tradycji wolności słowa. WikiLeaks udało się przetrwać głównie dzięki nowej koncepcji zdecentralizowanych pieniędzy. W przeciwieństwie do większości walut na świecie, które są tworzone i regulowane przez banki centralne, zdecentralizowaną walutę jak Bitcoin tworzą ludzie i przez to jest prawie niemożliwa do kontrolowania. Bitcoin jest zdecentralizowaną walutą typu peer-to-peer. Właściwie to jest protokół internetowy, coś w rodzaju SMTP. W ten sposób wysyłasz e-maile. To pieniądze, które możemy przesyłać za pośrednictwem protokołu internetowego. I możemy go użyć do przeniesienia wartości bez pośrednika. Oznacza to, że nie potrzebujemy banku lub pośrednika między nami, takiego jak Western Union. Możemy po prostu wysyłać pieniądze tak, jak wysyłamy e-mail. Bitcoin mnie bardzo ciekawi, ponieważ są to pierwsze wprowadzone na wolny rynek prywatne pieniądze, które są także pieniędzmi technologicznymi, walutą elektroniczną. Wspaniałą rzeczą jest to, że nie są kontrolowane przez bank centralny ani nikogo innego. To prawdziwe pieniądze ludzi. Dają więc dużą swobodę. Dlaczego mamy podaż pieniądza i koszt pieniądza lub stopy procentowe ustalane przez biurokratów oddalonych o 3000 mil od Waszyngtonu? Jak efektywne jest to dla naszej gospodarki? Stopy procentowe regulują produkcję w czasie i regulują całą produkcję w gospodarce. To, czy powinniśmy oszczędzać, czy też coś budować. Bitcoin uwalnia stopy procentowe, bo nie podlega cenzurze. Nie musimy więc używać już ich systemu pieniężnego. Zdecentralizowane waluty, takie jak Bitcoin, stanowią alternatywę dla wysoce regulowanych i kontrolowanych krajowych walut na świecie. Ale podobnie jak w przypadku prób uregulowania internetu, tworzone są też sposoby regulowania zakupu Bitcoina. Niedawno próbowałem uruchomić bankomat Bitcoin. Zatrudniłem kilku prawników w USA i powiedzieli mi, że podlegam pięciu różnym organom regulacyjnym w Stanach. Bankowości, finansów, waluty, a nawet telekomunikacji, ponieważ korzystamy z internetu. Przyjrzeliśmy się kosztom uruchomienia bankomatu Bitcoin, prostego produktu. Było to nie mniej niż 25 milionów dolarów, ponieważ potrzebowaliśmy ubezpieczenia obligacji jako przekaźnika pieniędzy. Tak trzymają konkurencję z daleka, bo nie chcą konkurencji. Te próby kontrolowania coraz większej części naszego życia bardzo niepokoją niektórych ludzi. I z każdym kolejnym przepisem lub ustawą pokusa całkowitej rezygnacji staje się coraz bardziej atrakcyjna. Niektórzy ludzie opuszczają statek. Widzą, że statek tonie. Nie wiedzą, czy na pewno zatonie, czy jakoś utrzyma się na powierzchni. Nie chcą na to czekać. Po prostu odchodzą, póki sytuacja jest dobra. Nie powiem komuś, żeby nie odchodził, bo nie jestem pewien, jak to się może skończyć. Jeff Berwick to ktoś, kto już zdecydował się odejść. Założył w tym celu społeczność emigrantów w Chile, mając nadzieję stworzyć raj dla ludzi kochających wolność, którzy nie mogą już tolerować wtrącania się rządu w ich sprawy osobiste. Założyliśmy tę społeczność, ponieważ naprawdę widzieliśmy, że wielu ludzi na świecie chce odejść od krajów zachodnich. Rosnące podatki, rosnące regulacje, ludzie są wciąż wsadzani do więzienia w Stanach za przestępstwa bez ofiar. Nie zrobili nic poza tym, że może pili surowe mleko lub mieli w kieszeni roślinę zwaną marihuaną. To, co próbujemy przyciągnąć i co przyciągamy, to raczej rodzaj umysłu ludzi. Każdy ma swoją osobistą historię. Czasem jest to proste. Kogoś zatrzymano 10 razy w ciągu miesiąca w celu przeszukania. Widziałem ludzi, którym odebrano cały biznes w drodze regulacji i faszyzmu w USA. Był jeden lekarz, który przyjechał ostatnio. Miał praktykę w USA.
Miał niemal 100% skuteczność leczenia raka w ciągu miesiąca. Najechał go zespół 30 agentów SWAT i wszystko zostało zabrane przez rząd. Tak wielu ludzi ma po prostu dość bycia popychanym, okradanym, bitym, wsadzanym do klatek za nic, bycia pozbawianym większości pieniędzy, a czasem nawet wszystkich środków do życia. Nie każdy z nas może po prostu się spakować i przeprowadzić do Chile. Jakie więc praktyczne opcje pozostały? Identyfikacja źródła problemu to już dobry początek. Problem w tym, że istnieje połączenie tego, co mogłoby się wydawać prywatnym przedsiębiorstwem, a rządem. I jedynym sposobem, żeby to złamać, jest ograniczenie władzy państwa. Gdy już dasz państwu władzę nad swoim życiem we wszystkich jego obszarach, nie można tego zatrzymać, ponieważ wtedy jednostki z poszczególnych dziedzin, świadczące usługi medyczne, pieniężne, bankowe, energia, gaz i ropa naftowa oraz wszystkie inne usługi, zwrócą się ku rządowi, przekupując polityków, robiąc fuzje, uchwalając przepisy zgodnie z ich najlepszym interesem. A przeciętny zjadacz chleba myśli, czyż to nie świetne? Głosowaliśmy na nich, więc myślę, że robią to w naszym najlepszym interesie. Oni tego nie rozumieją. Jeśli zabierzesz całą pokusę i władzę urzędom politycznym, jedynymi ludźmi, którzy będą to robić, będą ci, którzy chcą służyć krajowi, ponieważ nie będzie sposobu, żeby cokolwiek ukraść. Jedyny pomysł, jaki mam, jeśli chodzi o próbę zmniejszenia rządu, jest to, że w Stanach mamy konstytucję, ale każdy rząd mógłby uchwalić poprawkę do konstytucji czy coś takiego. Ale przy każdym prawie, ustawie, kodeksie lub rozporządzeniu, które ci kretyni chcą uchwalić, musieliby znaleźć dwa stare prawa, kodeksy, ustawy czy regulacje, które muszą uchylić. To jedyny sposób, jaki mogę mieć na zmniejszenie rządu. I to samo dotyczy wszystkich agencji. Jeśli chcą otworzyć inną agencję lub wydział, muszą zamknąć dwa inne. Wolność jednostki jest tym, co definiuje człowieczeństwo. Chociaż przepisy mogą sprawić, że poczujemy się bezpieczni od zagrożeń, jakie mogą nas spotkać, całe bezpieczeństwo na świecie nic nie znaczy bez wolności do życia tak, jak chcemy. Wolność jest najważniejszą i niezbędną cechą ludzkości. Obietnice rządu mogą nas nakłonić, aby odejść od wolności, ale nie ma nic gorszego dla jednostki niż to, gdy odmawia się jej czegoś, czego bardzo potrzebuje, ponieważ wcześniej podjęła decyzję o rozstaniu się ze swoją wolnością. Możesz być nieuleczalnie chory i nagle odkryć, że masz dostęp tylko do leków zatwierdzonych przez FDA, a lekarze, którzy cię leczą, poinformują cię, że nie ma leku, który wyleczyłby twoją chorobę. I wtedy, aby przeżyć, będziesz musiał znaleźć coś innego. I odkrywasz, że twoje pragnienie i wolność wyboru są blokowane przez Agencję Żywności i Leków. Więc kiedy najbardziej potrzebujesz wolności, zostaje ci ona odebrana. Jeśli byłeś w rodzinie, która miała farmę mleczną przez 300 lat lub dłużej i nagle pojawiają się agenci federalni i robią nalot na twoją farmę, jakbyś był królem narkotykowym zajmującym się międzynarodowym handlem, a ty sprzedajesz tylko mleko. I wtedy zdajesz sobie sprawę, że całe twoje życie zostało wywrócone do góry nogami. Albo jesteś małym przedsiębiorcą i właśnie odkryłeś, że aby prowadzić stację benzynową, musisz przestrzegać przepisów środowiskowych i będzie to kosztować więcej niż utrzymanie tej stacji z zyskiem. Albo chcesz mieć lokal gastronomiczny, restaurację i odkrywasz, że federalne, stanowe i lokalne przepisy mające wpływ na twój zakład spożywczy są tak obszerne, że musisz mieć prawników, księgowych i osoby specjalnie przeszkolone w zakresie przestrzegania przepisów. Oraz musisz wypełnić wszystkie te formularze i musisz wnieść opłaty i trzeba zdobyć obszerne licencje, żeby tylko mieć działalność polegającą na odsprzedaży żywności, którą inni już wyprodukowali i wystawili na rynek. To koniec wolności. Jak odzyskać wolność? To ważne pytanie.
Każdy z nas wie, że żyje. Każdy wie, że może wybrać przyszłość i życie, jakiego chce. Albo mamy wolne społeczeństwa, albo nie. Istnieje coś takiego jak wolność jednostki, albo jej nie ma. To jest najważniejsze. Jeśli chcesz żyć swoim życiem, prawdziwym życiem, wtedy musi istnieć wolność. Ludzie muszą więc działać, ilekroć widzą zagrożenie wolności jednostki w dowolnej sferze ludzkiej działalności. Od tego zacznijmy. Kiedy dorastałem, Nowy Jork był bardzo brzydkim miastem. Na ulicach cały czas panowała przemoc i próbowali temu zaradzić, namawiając ludzi do wyjścia i głoszenia sprzeciwu. Cóż, to pomogło powstrzymać gangi. To samo zadziała, gdy uczciwi ludzie zaangażują się w rząd i może uda nam się powstrzymać gangi rządowe siedzące tam i dyktujące warunki naszego życia i zabierające nam wolność, którą nam zapewniano w otwartej demokracji. Wszyscy jesteśmy indywidualnościami. Mamy zdolność myślenia, podejmowania decyzji i, co najważniejsze, można nas usłyszeć. Może czas zacząć płakać nad rozlanym mlekiem. Kurczę, rozlałem. Niedobrze. Właśnie widziałem te zdjęcia Kim Kardashian w ciąży. Powiedziałem, człowieku, dlaczego wszyscy chcą ją oglądać? A jednak jest gwiazdą. Cóż. Nie chcesz go tutaj? Zejdź na dół. Nie wiem, gdzie możesz dostać trawkę. Kłamie. No nie, żartuję sobie. Tekst polski Renata Gospodarczyk, czytał Maciej Więckowski.